Edukacja seksualna według gender. Informator dla rodziców i nauczycieli. Wstęp. Genderowa edukacja seksualna chce przekazywać dzieciom i młodzieży tylko techniczne informacje dotyczące seksu. Nie ma w niej miejsca na takie tematy jak miłość, rodzina, ojciec, matka, dzieci. Nie ma w niej miejsca na przygotowanie do zbudowania silnej, trwałej. Szczęśliwej rodziny. Genderowa edukacja seksualna to nauka od wczesnego dzieciństwa masturbacji, antykoncepcji, praw seksualnych. To przekonywanie dzieci, że rodzina złożona z taty, mamy i dzieci, to tylko jedna z możliwych form, bo równie dobre dla dzieci są związki np. dwóch osób homoseksualnych. Sztandarowym dokumentem genderowej edukacji seksualnej są Standardy Edukacji Seksualnej w Europie firmowane przez WHO Światową Organizację Zdrowia i BZGA Federalne Biuro Edukacji Zdrowotnej w Niemczech. Tak jak w ideologii gender, tak i w standardach WHO jest bowiem mowa o różnych alternatywnych koncepcjach rodziny. Różnych alternatywnych normach w obszarze seksu promocji homoseksualnego stylu życia tożsamości płciowej, wiele możliwości do wyboru, różnej od płci biologicznej, mężczyzna i kobieta. Krytycyzmie wobec tradycyjnych norm kulturowych. Genderowe idee są obecne w różnych programach edukacyjnych. Realizowanych obecnie w polskich szkołach i przedszkolach. Jednym z nich jest program Równościowe Przedszkole. Genderowa edukacja seksualna może już niedługo stać się w Polsce edukacją obowiązkową. Jeśli zatem, drogi czytelniku, jesteś ojcem lub matką, to informacje zawarte w niniejszej broszurze dotyczą ciebie i twoich dzieci. Jeśli, drogi czytelniku, nie masz własnych dzieci. Rzecz dotyczy dzieci z kręgu Twoich bliskich i znajomych. Jeśli jesteś nauczycielem czy wychowawcą, może się okazać, że placówka, w której pracujesz, zacznie realizować tego typu edukację seksualną. Warto zatem poznać, jak wygląda genderowa edukacja seksualna i jakie mogą być jej skutki dla dzieci i młodzieży. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czy chcę takiego nauczania dla swoich dzieci? lub dzieci moich znajomych i przyjaciół? Warto też zastanowić się, co można zrobić, aby przed tego typu edukacją seksualną ochronić dzieci i młodzież. Część pierwsza: Założenia genderowe edukacji seksualnej: 1. Rozbudzenie seksualne dziecka. Standardy edukacji seksualnej w Europie to dokument przygotowany w roku 2010 przez WHO, Światową Organizację Zdrowia i BZGA, Federalne Biuro Edukacji Zdrowotnej w Niemczech. W kwietniu 2013 roku w obecności urzędników z Ministerstwa Edukacji Narodowej oficjalnie zaprezentowano polskie tłumaczenie tego dokumentu. Standardy WHO zawierają zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. Wśród tych zaleceń są następujące. Grupa wiekowa od 0 do 4 lat: przekazać informacje na temat radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa, pomóc dziecku rozwijać świadomość, że związki są różnorodne pomóc dziecku rozwijać pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia. Grupa wiekowa od 4 do 6 lat. Pokazać informacje na temat radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji we wczesnym dzieciństwie. Przekazać informacje na temat różnych koncepcji rodziny. Pomóc rozwijać szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością. Grupa wiekowa od 6 do 9 lat. Przekazać informacje na temat wyborów dotyczących rodzicielstwa i ciąży, bezpłodności, adopcji. Przekazać informacje na temat różnych metod antykoncepcji. Pomóc dziecku rozwijać zrozumienie pojęcia akceptowalne współżycie seks odbywany za zgodą obu osób. Przekazać informacje na temat praw seksualnych dzieci. Pomóc dziecku rozwijać szacunek wobec różnych stylów życia, wartości i norm. Grupa wiekowa od 9 do 12 lat. Przekazać informacje na temat przyjemności, masturbacji, orgazmie. Przekazać informacje na temat różnych metod antykoncepcji i ich stosowania mitach dotyczących antykoncepcji. Nauczyć skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. Przekazać informacje na temat różnic pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną. Przekazać informacje na temat przyjaźni i miłości wobec osób tej samej płci. Pomóc dziecku rozwijać zrozumienie i akceptację zachodzących zmian i różnic dotyczących ciała. Rozmiar i kształt penisa, piersi i sromu mogą być różne. Grupa wiekowa od 12 do 15 lat przekazać informacje na temat tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, w tym coming out, homoseksualizm przekazać informacje na temat doradztwa w zakresie antykoncepcji nauczyć uzyskiwania i skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. Nauczyć umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu. Pomóc dziecku rozwijać akceptację, szacunek i zrozumienie różnorodności dotyczącej seksualności i orientacji seksualnej. Poinformować o prawach seksualnych. Grupa wiekowa 15 lat i więcej. Przekazać informacje na temat seksu powiązanego z wymianą dóbr ekonomicznych: prostytucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy. Pomóc dziecku rozwijać krytyczne podejście do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa i temu podobna. Pomóc rozwijać otwartość na różnego rodzaju związki i style życia. Przekazać informacje na temat praw seksualnych. W standardach WHO jest wielokrotne odwołanie się do praw seksualnych. Oto dwa przykłady tych praw. Prawo do przyjemności seksualnej. Przyjemność seksualna, włączając zachowania autorytyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu. Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych. Oznacza możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub nie zawierania go, przeprowadzenie rozwodu i ustanawianie innych form związków seksualnych opartych na odpowiedzialności. Jakie dziecko chcą wychować autorzy standardów WHO i wszyscy, którzy te standardy popierają? Jaki będzie człowiek wychowany według standardów WHO? Będzie to dziecko, które od lat przedszkolnych się masturbuje. W pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej jest przekonane, że akceptowalny seks jest za zgodą obu stron. Te kryteria spełnia pedofilia, jeśli dorosły uzyska zgodę dziecka. W czwartej i piątej klasie wie sporo o środkach antykoncepcyjnych i potrafi je zdobyć. A w gimnazjum potrafi negocjować w celu uzyskania przyjemnego i bezpiecznego seksu i coraz bardziej jest przekonana, że związki są różnorodne, coraz bardziej krytyczne do tradycyjnych norm, coraz bardziej świadome swych praw seksualnych. Mówiąc krótko, chodzi o to, aby jak najwcześniej dziecko zostało rozbudzone seksualnie i rozpoczęło współżycie seksualne. W Holandii, gdzie tego typu edukacja seksualna jest realizowana od dłuższego czasu, są przypadki, że rodzice poddają dzieci terapii hormonalnej aby zablokować seksualność dziecka środkami farmakologicznymi. Dzieje się tak dlatego, że dzieci są przedwcześnie i nadmiernie rozbudzone seksualnie. W jaki sposób dzieci są uczone seksu? Swoistą pomocą dydaktyczną do standardów WHO są m.in. takie publikacje jak Wielka Księga Siusiaków czy Wielka Księga Cipek. W internecie można obejrzeć filmy z tego typu zajęć w polskich placówkach. W Szwajcarii próbowano wprowadzić do przedszkoli jako zabawki pluszowe narządy męskie i żeńskie. 2. Zachwianie pewnością dziecka, że jest chłopcem lub dziewczynką. Program równościowe przedszkole ma następujące motto: bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie. Czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopakiem, mogę być pilotką, mogę być strażakiem. Czy jestem chłopakiem, czy jestem dziewczynką, bawię się lalkami i olbrzymią piłką. Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę. Płeć nie ogranicza mnie. To, że dziecko jest dziewczynką lub chłopakiem, jest tu przedstawiane jako coś, co ogranicza, coś, co trzeba przezwyciężyć. Konsekwencją takiego podejścia jest proponowanie chłopcom zabaw lalkami oraz przebieranie się w sukienki. Dorota Dziamska, ekspert wychowania przedszkolnego, podkreśla, że takie eksperymenty to odzieranie dzieci zgodności. Eksperci Polskiej Akademii Nauk w swojej ocenie programu Równościowe Przedszkole podkreślają, że w tym programie zdecydowanie Brak jest skierowania należytej uwagi na umacnianie własnej tożsamości płciowej dzieci. Co więcej, program ten wysadza dziecko z jego biologicznej płci i kształtuje niechętny stosunek do niej. NSZZ Solidarność w swoim oświadczeniu na temat wprowadzania ideologii gender do szkół podkreśla, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia. Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami. To dążenie do podważania pewności dziecka co do swojej płci, mimo ostrzeżeń ekspertów, jest forsowane przez część polskich polityków. Wnieśli oni do Sejmu projekt ustawy o uzgodnieniu płci druk Sejmowy. 1469. Projekt tej ustawy daje możliwość urzędowej zmiany płci w dokumentach na podstawie kilku zaświadczeń. Zmiana płci jest to nazywana uzgodnieniem płci biologicznej z płcią odczuwaną. Idea, że płeć nie ogranicza mnie, to nie tylko przesłanie do przedszkolaków uczestniczących w programie równościowe przedszkole, czy myśl przewodnia projektu ustawy o uzgodnieniu płci. To także konkretne wzory osobowe dla dzieci i młodzieży, lansowane przez media. Przykładem może tu być Konczyta Wórstw, która wygrała, który wygrał, konkurs Eurowizji w roku 2014. 3. Plan dla polskiej oświaty. Zwolennicy ideologii gender w Polsce podejmują różne starania, aby ich pomysł na edukację seksualną stał się obowiązującym w Polsce prawem. Grupa 27 posłów przygotowała w lutym 2013 roku projekt ustawy o nowym obowiązkowym przedmiocie szkolnym Wiedza o seksualności człowieka który realizowałby edukację seksualną według standardów WHO. Standardy edukacji seksualnej w Europie w uzasadnieniu wspomnianego projektu ustawy. Zostały przedstawione jako normatywny punkt odniesienia. Informacje, które powinny być przekazane, umiejętności, które powinny zostać przyswojone przez dzieci i młodzież, a także postawy, jakie powinno się ukształtować w następstwie rozwoju i edukacji. Środowiska LGBT, lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów napisały w liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Że chcą się spotkać i rozmawiać o otwarciu szkół na współpracę z nimi. Robert Biedroń, publicznie deklarujący się jako homoseksualista, tak odpowiada na pytania o standardy WHO. Jest to bardzo potrzebny zbiór zaleceń dotyczących edukacji seksualnej. Nie widzę żadnych przeszkód co do tego, żeby powoływano się na nią w Polsce przy tworzeniu programów na każdym etapie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego. Posłanka Anna Grodzka chce edukacji seksualnej dzieci od wczesnych lat życia. Grupa edukatorów seksualnych Ponton, Jaskółka, Navigator proponują szkołom zajęcia z uczniami na temat seksu. Zajęcia te w praktyce realizują zalecenia znajdujące się w standardach UHO. Edukatorzy seksualni organizują także spotkania pozaszkolne. W Lublinie na głównym deptaku miasta zorganizowano żywą bibliotekę, podczas której z dziećmi spotykali się m.in transwestyta telimena czy pracownica seks-shopu. Na temat standardów WHO wypowiadała się kilkakrotnie pani minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Można odnieść wrażenie, że broni ona tego dokumentu. Pani minister podczas jednej z konferencji na pytanie o naukę masturbacji dzieci czteroletnich zalecaną przez WHO odpowiedziała. Nie ma takiego cytatu, co za bzdura, pan kłamie. Jednak po odwołaniu się do konkretnych cytatów ze standardów WHO zmieniła linię odpowiedzi i mówiła, że to nie ma specjalnego znaczenia, że to nie jest polski dokument, że tworzy się wiele różnych standardów i temu podobne. W konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w punkcie 14 jest taki zapis: Strony podejmują działania konieczne, do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych dotyczących niestereotypowych ról przypisywanych PCIOM. W dniu 29.04.2014 rząd koalicji po przyjął ten dokument i skierował do Sejmu projekt ustawy o jego ratyfikacji. 4. Sytuacja docelowa. Przymus uczestnictwa. Zwolennicy genderowej edukacji seksualnej chcą, aby była ona przymusowa. W Nowym Jorku nie pozwolono rodzicom zabrać dzieci z klasy, w której nauczyciel zmienił płeć. Wcześniej był mężczyzną, a w pewnym momencie podjął decyzję, że jest kobietą. Szkoła uznała, że przeniesienie dzieci do innej klasy byłoby dyskryminacją tego nauczyciela, nauczycielki. W Niemczech rodzice są karani grzywną lub aresztem. Za odmowę posyłania dzieci na tego typu edukację seksualną. Przykładem może być historia Christine z kirchen która musiała spędzić w areszcie 8 dni, historia ośmiu ojców z Salzkoten, ukaranych grzywnami za zabranie swoich dzieci z zajęć edukacji seksualnej, a następnie skazanych na kary więzienia, czy historia Irene Wiens ukaranej 43-dniową karą więzienia za odmowę uczestnictwa jej dzieci w programie edukacji seksualnej. Parlament Europejski w przyjętej 4 lutego 2014 rezolucji Homofobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową wzywa kraje Unii Europejskiej do wspierania równości i niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową we wszystkich swoich programach dla młodzieży i programach edukacyjnych. Nie oznacza to jeszcze obowiązującego prawa. Kraje Unii Europejskiej mają w tym względzie autonomię, ale pokazuje kierunek możliwych zmian. Jeśli takie zmiany nie zostaną powstrzymane, Wtedy historie podobne do tych z Nowego Jorku czy z Niemiec będą miały miejsce także i w Polsce. Pierwsze polskie przykłady stosowania przymusu w tym zakresie już mamy. W przedszkolu, w rybniku, hałowicach, rodzicom, którzy nie zgodzili się na eksperymenty edukacyjne wobec ich dzieci, wymówiono umowę z informacją, że nie ma możliwości, aby ich dzieci dalej uczęszczały do tego przedszkola. Tylko dzięki interwencji władz miasta tak się nie stało. Niemieccy rodzice w proteście przeciw temu przymusowi genderowej edukacji seksualnej zaczynają wychodzić na ulice i publicznie protestować. Ich pokojowe manifestacje spotykają się z agresją środowisk LGBT, lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści i ze zarzutami, że takie protesty to homofobia. Czy nas czeka to samo? Część druga: Ocena genderowej edukacji seksualnej. Po pierwsze, uderzenie w prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. W USA tego typu edukacja seksualna została wprowadzona już wiele lat temu. Pod wpływem tamtych doświadczeń, Josh McDowell napisał: Nasze dzieci wcale tak bardzo nie pragną seksu znacznie bardziej chcą być kochane. Pragną poczucia prawdziwej bliskości z rodzicami, zwłaszcza z ojcami. Gdy w rodzinie nie znajdują tej intymności, zaczynają jej szukać w życiu seksualnym. Nastolatki rozpaczliwie błagają o miłość, a my wyjaśniamy im, jak uprawiać bezpieczny seks. Pragną, by ktoś je przytulił, a my dajemy im prezerwatywę. Genderowa edukacja seksualna. Zachęca dzieci i młodzież do masturbacji i wczesnego rozpoczynania życia seksualnego, zanim nauczą się oni realnie oceniać różne sytuacje życiowe, zanim nauczą się panowania nad sobą i samodzielnego radzenia sobie w świecie dorosłych. To jest zachęta i nakłanianie do zachowań pod wieloma względami bardzo ryzykownych. O tym ryzyku nie ma jednak mowy. Takie przemilczenia to dowód na to, że jest to manipulacja i indoktrynacja, a nie wychowanie, w którym szanuje się dzieci i młodzież. Genderowa edukacja seksualna to próba zniszczenia zdolności dzieci i młodzieży do zbudowania w przyszłości szczęśliwej i trwałej rodziny. Po drugie, łamanie praw rodziców. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 48 gwarantuje rodzicom prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. W artykule 53 mówi tak: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. A zatem próby wprowadzenia w życie swojej koncepcji edukacji seksualnej poza plecami rodziców. Bez ich wiedzy i zgody, to zamach na konstytucjonalne prawa rodziców i na rodzinę. W programie równościowe przedszkola znajduje się wskazówka, aby nie informować o nim rodziców. Dlatego szczególnie ważne jest, aby pamiętać, że rodzice nie są do końca tymi, którzy powinni ostatecznie decydować o tym, czy w przedszkolach powinno się pracować na rzecz równouprawnienia. Ponieważ często nie posiadają oni fachowej wiedzy na ten temat, i sami również kierują się stereotypami. W rybniku chwałowicach rodzice byli zaskoczeni faktem, że bez ich wiedzy i zgody w przedszkolu, do którego chodzą ich dzieci obalano stereotypy na temat płci. W swoim oświadczeniu upomnieli się o to, aby uszanować ich prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W jednej ze szkół zaproponowano dla dziesięciolatków dodatkowe zajęcia edukacyjne na temat dojrzewania i życia seksualnego. Matka jednej z uczennic chciała się dowiedzieć czegoś bliżej o programie tych zajęć, bowiem od nauczycielki dostała tylko bardzo ogólną informację. Okazało się, że zajęcia te prowadzić mieli edukatorzy seksualni z grupy Ponton. Matka wiedziała, jakie zajęcia proponuje Ponton. Informowała o tym także innych rodziców, gdyby nie jej opór, ani ona, ani inni rodzice nie wiedzieliby o tym, że ich dzieci uczestniczą w zajęciach mających na celu rozbudzenie seksualne. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w swoim oświadczeniu na temat wprowadzania ideologii gender do szkół przypomina, Rodzice, powierzając nauczycielom swoje dzieci, mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP. Eksperci Polskiej Akademii Nauk w swojej ocenie programu Równościowe przedszkole napisali: Ważnym mankamentem opiniowanego dokumentu jest proponowanie pomijania głosu rodziców w sprawie wychowania ich własnych dzieci. Jest to idea sprzeczna z konstytucją RP, z programem demokratyzacji oświaty, wreszcie sprzeczna z ideą samego programu równościowego, sugeruje bowiem dyskryminację głosu najważniejszych dla dziecka osób. Mimo to są takie media, które nazywają konstytucyjne prawa rodziców „terrorem autonomii rodziny”. Wedle tych mediów państwo powinno mieć prawo. Do wychowywania dzieci nawet wbrew przekonaniom rodziców. Są też środowiska deklarujące wprost, że chcą wprowadzić edukację seksualną bez pytania rodziców o zdanie w tej sprawie. Na przykład, w porozumieniu na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole jest zapis. Rodzice, którzy sprzeciwiają się edukacji seksualnej w szkole, powinni pamiętać, że dziecko zgodnie z konwencją praw dziecka ma prawo do informacji. Jeśli zatem rodzic chciałby się sprzeciwić edukacji seksualnej wedle wizji autorów porozumienia, w skład którego wchodzą m.in. Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego Gender Studies UW, Grupa... Edukatorów seksualnych Ponton Związek Nauczycielstwa Polskiego. To oni mu przypomną, że dziecko ma prawo do informacji i że to oni, a nie rodzice, będą decydować, co ma być przekazywane dzieciom jako informacja. W sprawie sporo o program równościowe przedszkole zabrała głos profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. W piśmie do men, profesor Lipowicz napisała, że konstytucja nie gwarantuje, że wiedza przekazana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców. Takie stanowisko profesor Lipowicz zostało uznane przez Fundację i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców Karolina i Tomasz Elbanowscy za sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich nie broni bowiem praw rodziców, ale próbuje uzasadnić, Wychowywanie dzieci wbrew ich woli. Po trzecie, łamanie przepisów kodeksu karnego. Kodeks karny przewiduje kary, za czyny, które mogą występować przy okazji takiej edukacji, która doprowadza dzieci i młodzież do poddania się innej czynności seksualnej albo jej wykonania. Masturbacja, podjęcie współżycia seksualnego. Zgodnie z artykułem 198 Kodeksu Karnego, każdy, kto wykorzystując bezradność innej osoby, np. dziecka, brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do poddania się lub wykorzystania tak tzw. innej czynności seksualnej, podlega każde pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Zgodnie z artykułem 199 paragraf 2 Kodeksu Karnego, każdy kto przez nadużycie stosunku zależności, np. Na wychowawca, nauczyciel, doprowadza inną osobę, w tym dziecko, do poddania się tak zwanej innej czynności seksualnej, albo do wykonania takiej czynności, a czyn ten, ten został popełniony na szkodę małoletniego. Podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zgodnie z artykułem 199 paragraf 3 Kodeksu Karnego karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega każdy, kto doprowadza małoletniego do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności nadużywając zaufania, np. Na nauczyciel. W świetle przepisów kodeksu karnego, standardy edukacji seksualnej w Europie WHO to dokument przestępczy. Wielokrotnie zachęca do popełniania przestępstw. Zmierza do deprawacji i demoralizacji nauczycieli i pedagogów, a za ich pośrednictwem do deprawacji i demoralizacji dzieci i młodzieży. Realizacja interesu pedofilów. Rozbudzone seksualnie dzieci nie będą miały zdolności obrony przed pedofilami. Pedofile zaś będą mieli ułatwione uzyskiwanie zgody dzieci na podejmowanie czynności seksualnych. W dodatku, takie działania pedofilów mogą przestać być karalne. Równocześnie bowiem z promowaniem nowoczesnej edukacji seksualnej w szkołach, środowiska pedofilów i sprzyjających im polityków dążą do zniesienia kar za pedofilię. Jeden z polskich polityków zaproponował, aby znieść kary za seks z dziećmi w wieku. Od 15 do 13 lat. Gdyby tak się stało, tylko dzieci do lat 13 miałby w Polsce ochronę prawną przed pedofilami, starsze już nie. W Holandii działają fundacje promujące pedofilię oraz partie polityczne, które dążą do legalizacji pedofilii. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne podjęło w 2013 roku próbę skreślenia pedofilii z listy zaburzeń psychicznych. I uznanie jej za jedną z orientacji seksualnych. Na razie wycofano się z tej próby. Po fali krytyki oświadczono, że była to pomyłka. Niemiecki pedofil Dieter Gissenking powiedział w wywiadzie, między innymi, pedofile powinni mieścić się w zakresie różnorodności orientacji seksualnych. Angażują się na rzecz traktowania pedofili". Na równi z homoseksualizmem, heteroseksualizmem, biseksualizmem, transseksualizmem, etc. Pedofile, jako mniejszość seksualna, mają prawo do tego, aby domagać się uznania i akceptacji na wszystkich płaszczyznach społecznych i politycznych. Pedofile występują we wszystkich zawodach i warstwach społecznych. Jesteśmy częścią społeczeństwa. I nie powinno się nas wykluczać. Dla mnie nie jest ważne, aby możliwie dużo ludzi uprawiało seks z dziećmi, lecz to, żeby takie stosunki nie były więcej dyskryminowane i kryminalizowane. Postępowanie karne przy występowaniu obopólnej zgody nie jest praworządne. Jeśli chodzi o wiek, opowiadałbym się za obniżeniem wieku ochronnego. Wieku, w którym dziecko może wyrazić zgodę na seks z 14 na 12 lat. Byłoby naturalnie sensowne, gdyby plany nauczania obejmowały nie tylko homoseksualizm i inne tożsamości seksualne, ale także uwzględniałyby pedofilię. Gdyby uznano pedofilię za orientację seksualną, to nie można by nawet wtedy krytykować pedofilii. Taka krytyka byłaby bowiem dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i mową nienawiści. Gdyby prawnie zakazano takiej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, są takie projekty w polskim Sejmie i w parlamencie europejskim, to wtedy pedofile mogliby podać do sądu każdego, kto ich krytykuje i mieliby pewną wygraną. Po piąte, realizacja interesu lobby farmaceutycznego i aborcyjnego. Wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej – która zachęca do jak najwcześniejszego podejmowania życia seksualnego i stosowania antykoncepcji, jest w interesie lobby farmaceutycznego, producentów środków antykoncepcyjnych. Jest to także w interesie lobby aborcyjnego. Im więcej dzieci i nastolatków będzie podejmowało współżycie seksualne, tym większe będą obroty na rynku środków antykoncepcyjnych. Większe będą też wtedy obroty instytucji oferujących przeprowadzenie aborcji. Część trzecia. Czy chcesz takiej edukacji seksualnej dla Twoich dzieci? Czego, drogi czytelniku, chcesz dla swojego dziecka? Czy chcesz, aby Twoje dziecko albo dziecko Twoich bliskich czy znajomych uczono w szkole od najwcześniejszych lat masturbacji technik antykoncepcji? Aby zachęcano je do wybierania sobie płci i do podejmowania współżycia seksualnego, aby uczono je o prawach seksualnych? A może chcesz, aby było inaczej? Może chcesz, aby dziecko uczyło się w szkole o wartości rodzina, tata, mama i dzieci aby sprawy seksu widziało w kontekście miłości, małżeństwa i rodziny aby uczyło się panowania nad sobą. Szacunku dla innych, odpowiedzialności. Pomocą w określeniu swego stanowiska mogą być pytania sformułowane przez profesora Aleksandra Nalaskowskiego, dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wolne miejsce należy wstawić imię swojego dziecka lub dziecka z kręgu bliskich czy znajomych. 1. Czy chcielibyście Państwo, aby Ala. Była wychowywana, uczona w szkole przez homoseksualistów. 2. Czy życzycie sobie Państwo, aby o przyszłości edukacyjnej Ali decydowały osoby homoseksualne, transseksualne czy genderowe? 3. Czy posłalibyście Państwo Ale na obóz harcerski, którego kadrę stanowiliby homoseksualiści lub transseksualiści? 4. Czy w przypadku niespodziewanej, nieuniknionej konieczności oddania ali do adopcji, na przykład po waszej śmierci, byłoby państwo obojętne, czy trafi do rodziny hetero czy homoseksualnej? 5. Czy zostawiając dziecko w oknie życia rozważalibyście państwo możliwość, że trafi ono pod opiekę dwóch lesbijek? 6. Czy uważacie państwo, że Ala nie poniesie konsekwencji psychologicznych, gdy na życzenie swojego kolegi Zbyszka będzie mówić do niego Joasiu. 7. Czy poczulibyście Państwo ulgę, gdyby Ala oznajmiła, że jest lesbijką lub że zdecydowała się na medyczną zmianę płci? 8. Czy niektóre zajęcia szkolne dotyczące cieleśności człowieka wzbudzały państwa niepokój w zakresie promowania rodziny tu mężczyzna plus kobieta? 9. Czy zdarza się Państwu wraz z salą uczestniczyć w paradach równości jako okoliczności budującej tolerancję wobec odmienności seksualnych? 10. Czy chcieliby Państwo zobaczyć, ale zakładającą prezerwatywę na fantom Penisa w trakcie zajęć szkolnych. 11. Czy optymistycznie widzicie Państwo przyszłość Ali w sytuacji, gdy ministrem edukacji zostaje transseksualista, kuratorem oświaty homoseksualista, a treść podręczników ustali stowarzyszenie lesbijek, gejów, transseksualistów, biseksualistów i gender? Wybór należy do Ciebie. Od tego, jak zdecydujesz, zależy przyszłość Twoich dzieci i Twojej rodziny. Część czwarta: Co możesz zrobić, aby to zatrzymać? Po pierwsze, działanie wobec dzieci: buduj więź. Znajdź czas dla dzieci, rozmawiaj z nimi, buduj znaczącą więź. Okazuj im szacunek i miłość. Jeśli będą wiedziały i czuły, że są przez Ciebie akceptowane i kochane, Będą silniejsze i bardziej odporne na manipulacje. Ucz zasad. Ucz zasad odpowiedzialności, szacunku dla innych, pomagania. Ucz wartości rodziny, ucz samodzielności w myśleniu i działaniu, krytycyzmu wobec treści, z jakimi się dziecko spotyka. Ucz panowania nad sobą i postępowania wynikającego z decyzji, a nie. Niekontrolowanych impulsów. 2. Aktywność wśród rodziców. Powiedz innym rodzicom o standardach WHO. Przeczytaj standardy WHO. Powiedz innym rodzicom o zaleceniach tam zawartych. Zrób sobie wydruk kluczowych stron tego dokumentu, bo może innym rodzicom wydawać się to niemożliwe. Obejrzyj film, w którym pełnomocnik rządu. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz odpowiada na pytania w sprawie standardów WHO. Weź udział w akcji Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Jesienią 2013 roku we Wrocławiu ruszyła rodzicielska i obywatelska inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Przygotowano wolontariuszy do rozmów z rodzicami. Zaproszono do współpracy różne instytucje. Przygotowano specjalną ulotkę. Przeprowadzono szeroką akcję informacyjną. Po Wrocławiu, inicjatywę podjęli rodzice z Krakowa i Warszawy. Błądź się w tę akcję. Pomóż ją zrealizować także w Twojej miejscowości. 3. Zaangażowanie w życie szkoły Twojego dziecka. Zadaj Dyrekcji Radzie Rodziców pytanie o standardy WHO. Zapytaj Dyrekcję Placówki, w której są. Twoje dzieci o stanowisko w sprawie standardów WHO. Zapytaj Radę Rodziców o sprawę kształtu edukacji seksualnej w szkole. Napisz do dyrekcji i do Rady Rodziców pismo w tej sprawie. Poproś o zorganizowanie spotkania nauczycieli i rodziców, na którym będzie można o tym porozmawiać. Wejdź do Rady Rodziców. Zainteresuj się pracami Rady Rodziców w placówce Twojego dziecka. Weź udział w wyborach do Rady Rodziców. Jeśli masz taką możliwość, kandyduj, aby mieć wpływ na kształt edukacji Twojego dziecka. 4. Działania Prawne Wyślij zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury. Jeśli podzielasz przekonanie, że standardy WHO to dokument przestępczy, skorzystaj z wzoru pisma do prokuratury w tej sprawie i wyślij je w swoim imieniu. Jest ważna, aby prokuratora dostała wiele sygnałów, że próby deprawacji i demoralizacji dzieci to rzecz, która budzi protest wielu osób i środowisk. Podpisz projekt zmian w kodeksie karnym, poprzyj kampanię Stop Pedofilii. Kodeks karny chroni dzieci i młodzież przed demoralizacją. Warto jednak tę ochronę wzmocnić i wprost postawić pewne kwestie. Kampania Stop Pedofili promuje dodanie nowego zapisu w artykule 200b Kodeksu Karnego. W tej chwili artykuł 200b ma brzmienie. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Proponowany... Dodatkowy zapis miałby brzmienia. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej 15 lat zachowań seksualnych lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań. 5. Działanie obywatelskie. Popieraj petycje dotyczące kształtu edukacji seksualnej organizowanej przez Citizen Go, Citizen Go jest międzynarodową organizacją chrześcijańską, która broni wartości w przestrzeni publicznej i daje możliwości wyrażenia swojego zdania wobec projektów ustaw czy działań polityków. Wejdź na stronę www.citizengo.org i zobacz, jakie znajdują się tam petycje. Poszukaj petycji, które chcesz poprzeć. Zaangażuj się w organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Wiele organizacji, stowarzyszeń, fundacji czy nieformalnych grup podejmuje działania na rzecz rodziny i przeciwstawia się temu, co jej zagraża. Informacje o wielu takich organizacjach znajdziesz na stronie Koalicji Obywatelskiej dla Rodziny, skupiającej kilkadziesiąt organizacji z Polski. Publicznie wyraź poparcie dla rodziny. W Polsce od kilku lat w wielu miastach organizowane są marsze, które niosą przesłanie, że dla szerokich kręgów społeczeństwa rodzina jest wartością fundamentalną. Weź udział w takim marszu. W kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich. Głosuj na wiarygodnych rzeczników rodziny. Kluczową sprawą dla przyszłości rodziny i dla przyszłego kształtu edukacji seksualnej jest to, jacy politycy będą decydowali o biegu spraw publicznych: czy zwolennicy rodziny jako zasady polityki europejskiej, krajowej, samorządowej, czy też zwolennicy zasady gender. Dlatego przed każdym z tych wyborów pytaj kandydatów o stanowisko w sprawie rodziny i kształtu edukacji seksualnej. Włącz się w kampanię. Rodzina tak, gender nie. Wybieraj tylko tych kandydatów, którzy są wiarygodni w swoich deklaracjach na rzecz rodziny i ochrony dzieci przed demoralizacją. Zakończenie. Drogi czytelniku, wiesz już, jak wygląda genderowa edukacja seksualna. Pomyśl raz jeszcze, czy chcesz takiej edukacji seksualnej dla swoich dzieci, czy dzieci Twoich bliskich i przyjaciół. Jeśli nie, pomyśl, co możesz zrobić, aby zatrzymać próby wprowadzenia takiej edukacji w Polsce i podejmij konkretne działanie. Kto milczy, ten się zgadza. Brak reakcji jest milczącym przyzwoleniem. Kto milczy... Ten oddaje dzieci w ręce osób, które chcą ich życie skoncentrować na seksie i przyjemności. Kto milczy, ten otwiera drogę pedofilom. Kto milczy, pozostawia bezbronne dzieci bez ochrony. Dlatego powiedz mocno i wyraźnie: Nie. Powiedz: Nie zgadzam się na tego typu edukację seksualną moich dzieci. Nie zgadzam się na tego typu edukację dzieci moich bliskich i przyjaciół. Nie zgadzam się na tego typu edukację seksualną żadnego dziecka.